Witam Was serdecznie. Już dziś nowe wydarzenie w Overwatch. Chiński Nowy Rok. Jednak ja chciałbym zaprosić Was na małe podsumowanie aktualizacji postaci od premiery gry. Kto na tym skorzystał najbardziej, kto najbardziej stracił oraz kto teraz jest najbardziej popularną postacią. Zapraszam. Ja jestem UberSrejk, a to kanał od gracza dla graczy. Jedziemy. Stańmy do walki raz jeszcze. Świat potrzebuje bohaterów! Nie możemy odmówić! Jesteście ze mną? Overwatch gramy już od 24 maja 2016 roku. Od tego czasu sporo się wydarzyło i zmieniło. Strona overwatch.pl bardzo często publikuje nam dobre newsy i informacje związane z naszą ulubioną grą. Polecam, zajrzyjcie tam. Tam też znalazłem jedną z informacji, która stała się tak naprawdę podstawą dzisiejszego filmu. A więc spójrzcie na to. Jak na razie mieliśmy 7 aktualizacji postaci. Tę obecną na PST zaliczam jako przyszłą, ale będę o niej tutaj mówił. Jak na razie najwięcej zmian dostał McCree. Amerykański rewolwerowiec był utrapieniem dla producentów Overwatch na początku gry i przez te pierwsze 4 patche był zmieniany. Do dziś jeszcze pamiętam, jak to byłem stunowany przez McCree, a potem zabijany poprzez opróżnienie magazynka. No cóż, to zostało zmienione. McCree na razie w obecnej formie jest już od 3 patchy. Moi drodzy, do liczby 4 zmian do McCree dołączą Ana i D.Va, jeżeli obecna aktualizacja wejdzie z PST. Jeżeli zadajecie sobie pytanie, czy są jakiekolwiek postacie, które nie otrzymały żadnych zmian, już Wam odpowiadam, jasne, że są, a jest ich 4. Jest to Żniwiarz, Smuga i 2 tanków, czyli Reinhardt i Winston. Tym postaciom jak na razie upiekło się od żadnych patchy, zmian, nic jak na razie nie otrzymały i nic nie straciły. Wiemy oczywiście, że jakiekolwiek zmiany mają na celu urozmaicenie i usprawnienie nam gry w Overwatch, ale także delikatne zmienienie i wpłynięcie na to, jak wygląda obecna meta. Tu też ciekawostka, jak na razie, mimo zmian postaci wspierających, dalej meta pozostaje bez zmian. A było ich trochę, bo sam Lucio nerfiony był aż 3 razy. Łaska natomiast bufowana 3 razy, czyli tyle samo co Lucio. Nie pomogło to jednak pani doktor wdrapać się do mety, gdyż Lucio zostaje w niej jak na razie bez zmian. Do zmian u supportów dochodzą natomiast poprawki Łany. Tylko jej pierwszy patch dawał buffa, było to zwiększenie magazynku strzelby. Pozostałe 2, tak jak i ten, który wejdzie nadchodzący, czyli łącznie już 3, osłabiają Anę i sądzę, że nie osłabi to jej pozycji w mecie, a także popularności gry. Co do zmian postaci, które należy wymienić, to te najbardziej istotne i głośne w środowisku Overwatch. Pierwszą jest przede wszystkim nerf Genjiego. Cyber Ninja dostał ograniczenie swoich zdolności bojowych, jednak jak się później okazało, dla wytrawnych graczy nie było w tym żadnego problemu, aby dalej super zabijać swoim mega samurajskim mieczem. Drugą postacią i poważną zmianą jest Symmetra, która jak na razie jako jedyna w zestawieniu postaci posiada 2 do wyboru Ultimate oraz zmieniono jej osłonę graczy na tarczę ochronną, czyli jak na razie bardzo poważne zmiany jednej postaci. Trzecia istotna zmiana to zmiana u Fary, czyli jej potężne wzmocnienie do latania aż o 35%, to naprawdę pozwala czasami odmienić losy bitwy. Ale to nie koniec, bo czwarta zmiana to żołnierz i nim zajmijmy się teraz. Żołnierz w obecnym sezonie jest podstawową postacią. Jest to uniwersalny DPS, który radzi sobie na każdej mapie i w każdej sytuacji. Potrafi skutecznie strzelać z dystansu, sprint pozwala mu flankować wrogów, a rakiety Helix siać zniszczenie u mocniejszych przeciwników. Lub dla wytrawnych graczy, rakiety to też sposób transportu żołnierskiego tyłka dzięki rocket jumpom. Pozwolę sobie nie wspominać o jego ulti, bo oczywiste jest, że dobrze użyte przechyla szale zwycięstwa na naszą stronę.
Tak, obecny sezon należy do byłego dowódcy Overwatch. Idealnie komponuje się w mecie i jest naprawdę maszynką do zabijania. Oczywiście w dobrych rękach. Nie myślcie sobie, że jak weźmiecie żołnierza, to od razu jesteście najlepsi. Ale do konkretu. Znakomicie ostrzeliwuje się nim tanki. Najlepiej oczywiście za zasłony Reinharda bądź Winstona, być może Divy. Zawsze można poprawić rakietami, jeżeli dany tank ustoi. Gdy zmiany z PST wejdą, jeszcze łatwiej będzie mu walczyć z Divą, która dostanie zmiany w proporcjach Mech Diva, gdzie więcej pocisków przejdzie przez pancerz i wejdzie w małą Divę. Nerf Anny, która znakomicie współpracowała z żołnierzem, nie będzie miał żadnego wpływu, gdyż i tak żołnierz leczył się sam na polu bitwy, a jak dobrze wiemy, nerfiony zostanie granat Anny. Całkiem możliwe jest też to, że nadchodzące zmiany wymuszą grę na przykład na dwóch tanków, być może wymuszą na dwóch DPS-ów. Pewne jest jednak to, że żołnierz ma swoje miejsce w ataku i w obronie. Kto wie, może niedługie nadejście nowej postaci Doomfista zmieni co nieco w mecie i w grze. Na razie królem podwórka w Overwatch jest żołnierz 76. To tyle na dzisiaj, dzięki za uwagę, a jeżeli chcecie obejrzeć ten meczik do końca, bardzo Was zapraszam. Zapraszam Was także na mój kanał Od Gracza dla Graczy. No i cóż, żegnam się. Nagrywał dla Was UberStrike. Hej! Sniper! Chodźcie po pierwszą pomoc.
najlepsze zadanie.